dajcie znać, czy jesteście, bo widzę, że trochę osób tutaj już czeka. Także witajcie, witajcie we środę, w środę. Niestety nie było mnie w poniedziałek, bo były święta, więc wam mówiłam, że jak coś przenoszę live na obie środy. W poprzednią środę był live i dzisiaj również czuję się, jakby czas się zatrzymał i dosłownie przed chwilą robiłam tamtego live'a. Także witajcie serdecznie. Dzisiaj będziemy, zobaczymy, co tutaj przyniosłam z Rossmana, po pierwsze. Troszkę zrobimy pielęgnacji, trochę zrobimy sobie brwi, rzęsy, bo już dawno nie robiłam, także słychać, widać, cudownie. Także zapraszam was serdecznie. Jak widzicie, koszula została. To jest ta koszula, którą wam pokazywałam w ostatnim Mierzymy. I wszyscy orzekliście, że w jasnej mi najlepiej, więc zostawiłam i jasną. Nie wiem, po co mi trzy koszule jeansowe, ale w tym momencie mam trzy. Mhm. Kawka też jest. Cześć Martyna, musiałaś przerwać Get Ready With Me. Nie ucieknie, live'a też zapisuję. Także słuchajcie, koszula ze mną została. Tak, dzięki wam. Przypinam sobie włosy, żeby mi tu nie przeszkadzały. To są te spinki, które znacie. One są czasem w Sinseju. Ja też je zamawiałam na chińskich stronkach, po prostu na AliExpress i tak dalej. Ja mówiłam, że dzisiaj będzie live, tylko może niektórzy nie słyszeli. Na poprzednim live w środę mówiłam, że pewnie przyjdę do was w kolejną środę, więc przyszłam. No bo wiecie, no bo nie było mnie w poniedziałek. Czekajcie, troszkę rozjaśnię ekran. Myślę, że teraz będzie jeszcze jaśniej. Czy kupiłam w Rossmanie coś od Maxi albo Wedel i Onlybio? Słuchajcie, jest tyle nowości. Właśnie to chciałam powiedzieć, że jest tyle nowości, że szok. Tutaj mam całą paczkę. Nie wszystko kupiłam, bo wiem, że część paczek PR do mnie przyjdzie, więc kupiłam w sumie tylko Wedla, bo nie wiedziałam, czy mi coś wysyłają, czy nie. Tutaj macie linka do koszuli, wam Betty w tym momencie wrzuca, także macie linka do koszuli. Co kupiłam w Rossmanie? Trochę rzeczy domowych, ale też trochę kosmetycznych. Was też dobrze widzę. Witajcie. Słuchajcie, w ogóle, czy ktoś z was miał tą piłkę dla dziecka, trikopiłkę? Właśnie kupiłam dla młodej trikopiłkę. Jestem ciekawa, czy to się fajnie sprawdzi. Można nią rzucać, można ją rozciągać. Poprzednio mieliśmy taką wielką piłkę, na której można siadać i ona pękła. Więc nie wiem, ta trikopiłka, zobaczymy. Wzięłam taką różową. Dziecko ma drzemkę, można oglądać. No i dobrze. Dobra, tu jakieś pierdółki. Słuchajcie, kupiłam nową golarkę. Zdrówko super. Zdrówko super. A, tutaj Betty wam rzuca linki do biżuterii, którą mam na sobie, żeby nie zapomnieć. Na sobie mam łapkę psa, ale srebrną. Dzisiaj postawiam na srebro. I kolczyki double circle, takie wiszące, dwa srebrne kółeczka. Także dzisiaj jestem na srebrno i na jeansowo. Kupiłam tę golarkę, słuchajcie. Zobaczymy, czy będzie dobrym zamiennikiem tej, którą używam. Zaraz sobie ją przetestuję z wami. Co ciekawego, kupiłam z Vibo taką oto paletę. I to jest paleta do wszystkiego podobno, że ma być tu i róż, i bronzer, i cień, i liner. Taka paleta, wiecie, i że usta można tym pomalować i pewnie eyeliner zrobić czarny, więc tutaj nagram na pewno osobny test tej palety. Kosztuje około 50 zł. W ogóle Vibo jest teraz drogie, powiem wam. Zepsuła wam się ta piłka? Ja nie wiem, te wszystko się psuje. Kupiłam podkład, który będę testować, podobno zamiennik słynnego Double Wear. Zobaczymy, tak widziałam na TikToku. Przetestujemy, wiecie, pół twarzy na pół, Liren My 24-Hour Master. Tak, także to też nowość dla mnie. Tak, i z Wedla kupiłam parę rzeczy. Sorry, że mam tak tutaj tą torebką ten. Kupiłam puder, który ma pachnieć niby jak ptasie mleczko cytrynowe. Kupiłam kremowy bronzer 02, bo 01 jest do konturowania, 02 jest chyba taki bardziej, nie wiem, wydaje mi się, że bardziej brązujący. Kupiłam coś do ust, co pachnie gumą. No, naprawdę pachnie gumą. I wąchałyśmy też kolowy. To było aż dziwne, że pachniało kolą tak mocno. Róż kremowy. Też na pewno wam nagram osobny film z tymi kosmetykami z właśnie z Wedlem i Stars from the Stars, bo tego nie powiedziałam. To jest Stars from the Stars. I paletkę, która wygląda jak czekolada, jak tabliczka czekolady. Golarka Isana była za 50 zł, zaraz ją przetestujemy. Jest tańsza niż ta moja. Także paleta czekolady, paleta tabliczka czekolady. Właśnie przed sekundą, jak wam wchodziłam, pachnie. Wow, pachnie czekoladą z malinami. Oto. Przed chwilą, jak wchodziłam właśnie tu na live'a, to mi się na Insta wyświetliła kitulec z tą kolekcją. Właśnie nagrała taką ruleczkę, więc wszystko na czasie. W ogóle jest tyle nowości w Rossmanie. Powiem wam, że za bardzo nie wiadomo, co kupować. I Maxi kolekcja weszła cała, i weszła ta It Girl z AA.
Czy to jest kolekcja we współpracy, bo tak nie możemy znaleźć informacji, czy właśnie nie mogliśmy znaleźć. I właśnie ta Brush Up z Maxi, powiem Wam, że dużo nowości weszło i tyle rzeczy do włosów, że byłam w szoku. Nagrałam te nowości do włosów, wprawdzie nic nie potrzebuję, ale byłam w szoku, ile jest masek, odżywek. Co już wiesz? Amelia Szczepaniak została ambasadorką marki i ale, promuje tą serię. Okej, okay, ale to jest jej kolekcja, czy po prostu jest sam... Chyba jest twarz. Właśnie wydawało mi się, że to była Amelia na tym zdjęciu. No to ma... It Girl. Tą. A ja się upierałam, tak, że nikt. Szczepaniak. A ty mówiłaś, że nikt. Właśnie tak. Mi się wydawało, że ktoś miał współpracę, bo mi mignęło coś na TikToku. Liran jeszcze to kupiłam, tu ton. To też w ogóle wydali dwa naraz chyba nowe. Powiem Wam, że dużo, dużo jest nowości. Tutaj zaraz henna będziemy robić, to odłożę sobie na bok. Ale takie też są błyskotki i z Vibo, i z Lovely. Zobaczcie, jakie piękne topery. Po prostu nie mogłam się powstrzymać. Tak śliczne. Malibu Shine. Są właśnie kolekcje nowe i Vibo, i Lovely. A, i Vibo ma neonową kolekcję. To Ewa wczoraj pokazywała na rolce chyba. Powiem Wam, tego jest tyle, nie wiadomo na co się patrzeć. I z Vibo jeszcze wziąłam ten Dizzy. Jezu, powiem Wam, że jest tyle kolekcji kosmetycznych. Oszalałam, jak dzisiaj weszłam. I wydaliśmy... Ile to było, dziewczyn? 450 i 120. Ponad. 500... 600 zł. 600 zł, no. Wiadomo, mam tu jeszcze coś do domu, jakieś chusteczki tu wzięłam, coś tam. Parę rzeczy, jakieś worki na śmieci, ale głównie kupiłam kosmetyki. Są po prostu... Właśnie, nie wiadomo, co kupować. I dla córki jeszcze wziąłam... O, przepraszam Was za hałas, już odkładam. Dla córki jeszcze wziąłam, ale to po 19 zł dwie pary okularów. Teraz na wakacje. Wziąłam jej takiego unicorna i takie piękne cieniowane. One są spoko, te okularki, także myślę, że będzie zadowolona. Ale powiem Wam, że jest tego tyle, że po prostu głowa mała. Chciałam jeszcze właśnie z Isany wziąć parę nowości kosmetycznych, ale mówię nie, no po prostu już przesada. Przesada. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Dużo jest kolorówki nowej. Nie polecam Wam kupować całych kolekcji i wszystkiego, bo to można po prostu zbankrutować. Poczekajcie, aż Wam nagram testy. Postaram się też nagrać Wam Maxi Brush Up. Nie wiem, czy w tym tygodniu się uda, ale postaram się... oczywiście, że nagram, tylko nie wiem, czy dostanę PR, czy mam kupować, to jeszcze się okaże. Bo Klarysa do mnie pisała, więc być może mi to wysyłają. Także jest wyprzedaż 99 groszy na Wielkanoc. Tak, ale wszystko wczoraj już zostało wykupione, Marta chyba. Dzisiaj. Dzisiaj byłyśmy i już nic nie było wielkanocnego, a widziałam, że dziewczyny wrzucały na Insta, że po złotówce były te różne takie fajne, takie wiecie, króliczki. Jakie polecam zęby, Boże zęby, paski, Kresty, Rapid White, no to są bardzo fajne marki. Tak, Kresty tak. Krestów nie ma, na Allegro kupowałam, ale to nie trzeba już Krestów, już mamy polskie marki. Rapid White właśnie fajnie działa. Możesz sobie zrobić taką kurację kilka dni pod rząd, potrzymaj sobie, czy tam co drugi dzień. Dobra, testujemy tą golarkę. Jak wiecie, sorry, że tak 100 tematów naraz i po prostu czuję się jakbym tutaj, wiecie, ADHD po prostu tutaj przed kamerą, ale za dużo się dzieje. Za długo Was nie widziałam. Jak wiecie, moją ukochaną golarką jest ta, ona również jest w Rossmanie i to jest Intuition? Wilkinson, tak. Do twarzy. I teraz właśnie jest ta. I Betty obstawia, obstawiamy tu wszystkie, Betty obstawia, że to będzie trochę słabe, tak jak z Action. Ona kosztuje aż 5 dych, a ja mam nadzieję, że to będzie zamiennik tego. Więc zobaczymy, bo tanie to nie jest. No słuchajcie, zrobię Wam test, żebyście wiedzieli, czy to można kupować i czy to jest dobry zamiennik. A, masz ochotę kupić wszystko, gdyby tak można było. Dokładnie. Jeszcze Eveline ma nową kolekcję, w ogóle jest tyle nowości, że głowa mała, ile tego wyszło. Jeszcze Bielenda wypuściła jakiś podkład, ale go akurat nie było. Mówię Wam, nie nadążałam dzisiaj. Tak jak przez jakiś czas nic się nie działo na początku roku. O, tutaj macie link do tej golarki, Betty Wam rzuca, możecie sobie zobaczyć. To teraz się dużo dzieje naraz. Zobaczmy sobie tą golarkę w takim razie z Isany i czy ona działa. Przetestuję od razu na sobie. Mamy tutaj pewnie instruction po niemiecku, ale zobaczymy po polsku. Depilator elektryczny do twarzy, szybkie, coś tam nad górną wargą. O, ma LED nawet. Super. Nie moczyć w wodzie, nie pozostawiać na słońcu. Także to trzeba pamiętać, żeby nie moczyć. Te brokaty tłuste są. O, to będę musiała zobaczyć. No w każdym razie wszystko przetestuję. O nie, Betty, to jest chyba taka mała, jak mówiłaś.
Zobaczymy, czekajcie. Nie, nie poddajemy się. Najpierw baterie włożymy. A jak wasze święta? Bo powiem wam, że z kim nie gadam ze znajomych, to u każdego były jakieś dramy. Każdy się kłócił z rodziną. Powiem wam, że naprawdę lipa u niektórych. Sorry, bo mi to spadło. Mamy jeszcze zapasową główkę, co jest fajne, bo w Wilkinsonie tego nie ma. Natomiast u mnie było spokojnie. My świętowaliśmy w sumie jeden dzień, bo tylko z babcią jednego dnia. A później już pojechaliśmy na działkę, więc... Już odpaliło. Więc u nas było totalnie spokojnie. Ale wiem u niektórych moich znajomych, że powiem wam, jakieś dramy były po prostu. Dramy, rodzinne dramy. Więc czy u was też były dramy? Co masakra? Muszę wam pokazać. Czekajcie, jak to ten... Tak, spróbuję przewrócić? Nie, nie wiem, czy mi się przewróci ekran. Tak, już wam przewracam. Patrzcie, jaka pogoda. Zaczęło padać. Piękna pogoda, ale przynajmniej w święta była piękna pogoda, nie? Była cudowna. Oj, brawo ja. Zrzuciłam wszystko, brawo. Siedźcie. Dobra. Zobaczymy tą golarę w takim razie. Czy ona działa, czy nie? Marta, coś w Gdańsku śnieg. W Gdańsku śnieg? Dopiero było 30 stopni prawie. I grad u was padał, jest dobra. Zbliżenie. Oj, słabo będzie widać. Może aż takie to nie. O, tak będzie lepiej widać. Czy to widać jakieś pojedyncze włoski? O! Widzicie, są pojedyncze włoski. Mam jakieś takie pojedyncze. Widzicie, że jest bliska, że cera nie jest idealna. I zobaczmy. Sorry, że w takim zbliżeniu. Zobaczmy, jak działa ta golarka. To trzeba dać do góry. I gdzie to się niby świeci? Świeci się? Trochę podświetla, ale... Tak? Moim zdaniem. No chyba, że super goli, bo tamta to już zacina. Czekajcie, wezmę sobie lustro. Sorry, że takie zbliżenie, ale musimy zobaczyć, czy to działa. Rozmazany ekran, czekajcie. Możecie też sobie zmienić jakość. Tutaj trzy kropeczki i spróbować sobie zmienić. Nie wiem, czy tu będzie coś widać. O, tu mam parę włosków ciemniejszych. Mam jeden włosek. O! Nie no, łapać łapie. Prawie idealnie. Nie, nie jest tak idealnie. Nie jest tak idealnie niestety jak w przypadku tej golarki. Ja ci kupię tą zeksję i porównać sobie. Ona inaczej chodzi. Niż ta. Lejcie kawę w pracy. Widzicie, jak tak chodzi? A ta? Inaczej, inaczej działa. Ta jest taka solidniejsza, cięższa. A ta jest taka tania. Kurde, szkoda, wydałam na nią 50 zł. 50 zł to dużo. Dużo, a ta kosztuje na przecenie 70-80 ta kosztuje. I to jest, wiesz, a ta jest już taka... Co was podkusiło? Nie. No bo była... Mnie. Bo byłam przekonana, Kaku, że to jest to samo, ale nie jest. To jest taka tania, jak macie... Podejrzewamy w Action. Lipa. Natomiast w tej, ostatnio siostra się mnie pytała, czy tępią się w tej ostrze. Tak, tępią się. I niestety co jakiś czas trzeba sobie kupić nową. Samych nakładek niestety nie sprzedają. Nie są wymienne. Nie. Niestety nie. I to taka robota. Są, w teorii mogliby sprzedawać nakładki. Ale cały nowy sprzęt trzeba kupić. Także lipa. Lipa, lipa, lipa. Słuchajcie, lipa, lipa, lipa. Niestety. Dobra, co my dzisiaj mamy? Mamy nowości, nowości, może nie nowości. Kupiłam henne do brwi. Jak wiecie, zawsze kupuję tą z Deli w kolorze ciemny brąz. I teraz kupiłam jasny brąz, bo to jest ciemny brąz, to jest jasny brąz. Zobaczymy różnicę. Kremowa henna do brwi, to jest chyba to samo. Tylko inne opakowanie. To jest do 14 dni, a tutaj co oni pisali? Do 15 dni. O jeden dzień różnicy. Obraz kiepski. A jak dziewczyny u was, jak odpalicie? Okay. Tak? Nie, no to słuchaj, zmień sobie, musisz zmienić coś z netem.
I kupiłam też henne z Isany do rzęs. I to też będziemy robić. Dobra jakość. O Boże! Doni, masz zapalenie płuc, kochana. Uczuję. Także zaraz będziemy robić rzęsy. Najpierw nałożę brwi. Polecam Ci farbki z marki Tuja. Sama zajmuję się brwiami. Kolor Light Brown będzie dane. Zapisujemy, słuchaj, kochana. Tuja. Zapisujemy. Będziemy testować. No tutaj wiecie, no cena jest niska. Te henny są tanie, ale one są bardzo takie dobre jakościowo teraz. Już nie trzeba tych proszków rozrabiać tak jak kiedyś, tylko wszystko jest żelowe, to jest bardzo wygodne. Także tu jest nowa, świeża i zauważam, że jak jest nowa, świeża, to też lepiej działa, przynajmniej u mnie. Przemywam sobie najpierw brwi. Szkoda tej golarki, powiem Wam. Kurczę, liczyłam na więcej. No ale wiecie jak to jest, liczymy i... Przynajmniej wiecie, żeby nie kupować. Jak coś, to dalej jestem za tym Wilkinsonem. Nie znalazłam jeszcze lepszego i tańszego zamiennika. Dobra. I co my tu mamy w tym zestawie? W zestawie mamy tutaj kremowy, kolor, krem i mamy też tutaj 3% aktywator. Taki oto aplikator i taką oto miseczkę, która naprawdę jest przydatna. Czy tu jest tak samo? Centymetr kremu, 5-6 kropli. Identycznie jak w tamtym kolorze. Przekuwamy sobie i wyciskam centymetr kremu w kolorze jasny brąz. O, tu damy troszkę więcej, tak mniej więcej. I 5-6 kropelek, dam trochę więcej, bo więcej wycisnęłam. Zobaczymy, jak złapie ta henna. U, jak nas dużo, przypominam o łapkach. Jak nas tak dużo, to koniecznie zostawcie łapki. Wiecie, co kupiłam w ogóle? Wczoraj mi przyszło. Aj! Spadła. Wczoraj, słuchajcie, mi przyszło. Kupiłam nowe urządzenie do mycia pędzli, takie elektryczne. Kupiłaś je? Ale nie wiem, czy to o czym taki myślisz. Taki wirnik, pralkę? No, nie, pralka to była kiedyś. Teraz kupiłam takie coś, co też tak, samo. Takie z przyszłości. Samo myję, no ale nie takie, wiesz. No, wiesz, jak się ogląda te TikToki koreańskie, co przychodzisz, no. Wszystko ci putują buty, odkażesz i tak dalej, to ten wirnik też mi się kojarzy z takim. Coś takiego kupiłam. Czekam na recenzję. Będzie test. Ale tam można i buty blendery? Mhm. Czekam na to. Samo się kręci. No, podobno ma działać, zobaczymy, nagram test. Też o tym myślę właśnie. Zbieram ci, bo tobie nie chcę mieć tych pędli, nie? I bo odkażaczu takim widziałam z przyszłości do okularów. O, ty to powinnaś mieć. No właśnie, też chcę sobie to kupić, jest na mojej liście. Ale to jest do kupienia. Tak, to w sensie tylko zamówić. To chcę ten odkażacz też. O. No. I jeszcze bijuterię i jeszcze myślę o odkażaczu. Kodarek mi powiedział, że to pic na wodę. No odkażasz do warzyw, do zlewu. Wsadzasz. Nie wiem, no niby działa. A Darek powiedział, że on w to nie wierzy i tak mnie zniechęcił trochę do tego. Ale to był właśnie produkt dla Ciebie, Kakus. No właśnie, ja właśnie takie. Mieszam, kochani. Kolczyki są od nas ze sklepu Double Circle, właśnie już Wam linkowaliśmy. Będą też linki wszystkie na dole. Jak skończymy live'a, zapiszemy Wam wszystko, co dzisiaj pokazałam, co dzisiaj użyłam, żebyście mieli w jednym miejscu. Mieszam teraz aktywator z kolorem. Jak jest tu profesjonalistka, to aż się boję nakładać, słuchajcie. Ale może mi jakoś pójdzie. Nie, no robię te brwice jakiś czas. Także zobaczymy, jak wyjdzie ten kolorek. Wezmę sobie pędzelek. Wiecie co, wolę pędzelkiem nakładać. Tak, ulewa u nas przeszło właśnie, ale... Tak, będę testowała na pewno kolekcję maksineczki na 100%. Dobra, biorę sobie teraz ten kolor na nasz pędzelek z Lulalove. On jest taki dosyć precyzyjny i malutki. Szczególnie ta część do wyczesywania jest taka precyzyjna. I nakładam. W ogóle Wam powiem, że jak się zrobiło tak gorąco, my już chodziliśmy w krótkich spodenkach, bluzki na ramionczka, po prostu w słońcu było gorąco w weekend, właśnie w święta. I już zaczęły latać robaki, już mnie coś ugryzło w czoło. Nogi mam całe pogryzione. To, co było w zestawie, kochana, użyłam. Tutaj jest cały zestaw. Nic nie dodawałam jakby z zewnątrz. Także powiem Wam, że już robale wylazły. Kleszczy to było tyle, że dramat. Cały czas czesałam psa, oglądałam. Ja to mam schizę na punkcie, wiecie. Do domu też się przedostawały. Jestem załamana po prostu tymi robalami już. Uratowałyśmy z córką trzmiela. Ratowałyśmy go, dawałyśmy mu wodę, w ogóle cyrki były, my to zawsze ratujemy, jakieś insekty. Oczywiście my dzielimy na dobre i niedobre, kleszcze niedobre, komary niedobre, a wiecie, trzmiele dobre. Także ratowałyśmy, wsadziłyśmy go w kwiaty i ożył na drugi dzień.
bo jakiś taki był przymulony. Mnóstwo było już motyli, naprawdę powiem Wam, że było wspaniale. Wspaniały weekend, naprawdę. Odpoczęliśmy na maksa. My to tak nie spędzamy bardzo świątecznie, tradycyjnie. Właśnie w sobotę mieliśmy to śniadanie, my zawsze w sobotę mamy. Po święceniu jajek zawsze u nas, u babci zawsze się siedzi na śniadaniu, nie w niedzielę. Wiem, że w każdym domu jest inaczej, w większości w niedzielę się jednak je to śniadanie wielkanocne. U nas właśnie sobotka. A później już laba i wiecie, i na działce. Mnóstwo było, słuchajcie, już kajaków, ludzie już na kajakach pływali. Także widzę, że dużo ludzi spędzało aktywnie, spacery. Właśnie praca w ogrodzie, nie tylko siedzenie przy stole. Fajnie. Fajnie, że już nie ma takiego przymusu, że każdy musi, wiecie, murem siedzieć i się nie ruszać. Także my w święta w ten sposób. Dobra, muszę się skupić na brwiach, a wy dajcie koniecznie kciuka do góry. Możecie sobie w tym czasie zrobić kawkę. Ja mam tutaj moją. Tak, w niedzielę, w tą niedzielę 27 stopni będzie. O, wow. A teraz kurczę 10 i dałam córce zimową kurtkę dzisiaj, bo jest taka zawieja. Piliłaś na działce? My też. Wiem, że nie wszystkim się to podoba, że wiecie, prace ogrodowe czy coś, ale uważam, że jest wolność i jak ktoś chce nawet święta sobie pielić, tam nie wiem, w ogród ogarniać, to czemu nie? Jest wolność, słuchajcie. Już nie te czasy, kiedy 3 dni trzeba było siedzieć przy stole, nie? A wichura była. No w górach to w ogóle było ostro. W górach to było ostro, w ogóle tam jakieś nieszczęścia też się wydarzyły. Ktoś zaginął, ktoś zginął w ogóle przez te wichury. Mimo pogody, w ogóle podobno był jakiś taki nad Polską taki, jakby to powiedzieć, taka mgła. Taka mgławica była z Sahary przyszła, że właśnie w górach było tak trochę za jakby zamglone i to właśnie było przez to przyszło z Sahary. Samochody były w tym piachu. No. Afrykański pył. Tak. Ogródek jest prozdrowotny, obrzezwo, przystolenie. No ja już miałam dosyć tych jajek, tego majonezu już. To nie są, powiem Wam, moje ulubione święta pod kątem jedzenia. Sałatka jarzynowa, jajko faszerowane, spoko, ale po prostu 3 dni z rzędu takie żarcie i ja już nie mogę. Ja wczoraj u nas we wsi sklep, pojechałam do sklepu o 10:00, pieczywa już nie było, więc pojechałam do miasta, do Biedronki i kupiłam pieczywo i zrobiłam sobie kanapkę z taką mozzarellą i z pomidorami i z pesto. Tak miałam ochotę na coś takiego, wiecie, niejajkowego, że szok po tych świętach. Nie miałam już ochoty po prostu na żadne jajka. Już mam dosyć jajek na dłuższy czas. Po świętach zawsze tak mam. Także jedzenie to nie jest moje ulubione jedzenie. Właśnie. Wszystko jest dosyć mdłe po prostu w te święta, mam wrażenie. Tak, takie ja mam wrażenie, że właśnie i ten żurek, czy barsz biały, wszystko jest takie dosyć mdłe. Oczywiście wolność domku w swoim domku, każdy może jeść co chce, prawda? Nie trzeba koniecznie tego jeść, no ale wiadomo, że większość je takie żarcie. Także tak, także cieszę się, że wróciliśmy. Wczoraj miałam nieprzyjemną sytuację u stomatologa, nie wiem, czy Wam nagrywać to, czy nie. Byłyśmy zapisane z córką, nie chcieli nas przyjąć, bo powiedzieli, że dzieci nie przyjmują, a na infolinii nas zapisali. Jeszcze nas później widzieli i jeszcze nic nie powiedzieli i w sumie powiem Wam, że bardzo nieprzyjemna sytuacja. Na pewno będę składała reklamację do Medicover, bo bez sensu jechałyśmy i wiecie, i później nas nie przyjęli ostatecznie, bo doktor powiedział, że nie przyjmuje dzieci, ale wiecie, umówić to nas umówili i wkurzyłam się strasznie, wczoraj się wkurzałam, bo nikt nas nie przeprosił, nikt nie powiedział przepraszam po prostu, tylko nie przyjmiemy. Strasznie mnie zdenerwowali tym. Taki brak profesjonalizmu właśnie nawet w sytuacji, kiedy muszą odmówić klientowi, powinni zachować się z kulturą, a było takie nie, po prostu nie. Więc strasznie się wkurzyłam. Jeszcze specjalnie z tych świąt wracaliśmy i tu pies i to wiecie, wszystkie te paczki, jakieś tam jedzenie spakowane, wiecie, całe właśnie pakowanie się specjalnie po to, żeby zdążyć tam do tego stomatologa i nas nie przyjęli. Bo nie.
więc się strasznie wczoraj wkurzyłam. Ja tak miałam u okulisty, niestety nie usłyszałam żadnego przepraszam, a kobieta, która sprawdzała mi wzrok, powiedziała, że jestem ślepa i jak w młodym wieku mogłam do tego doprowadzić, Boże. Tak, w niedzielę będzie mierzymy. Będzie. Tajemnica, jeszcze nie mówię. Będzie wiosenna, ale będzie. Dobra, ile oni tu piszą na opakowaniu, żeby potrzymać? Chyba tyle, co wtedy. 50 minut. Dobra, to trzymamy to i później robimy rzęsy. Betty, szykuj się! Aha. Czy jesteś zdenerwowana? Tak, Betty mi będzie robić rzęsy, słuchajcie, dzisiaj. Nadmienię, że mam chorowe zaburzenie mózgu i wada jest zmienna. Lekarka na mnie naskoczyła, zaczęłam się drzeć, wyzać. Boże! Straszne. Podcast, nie nagraliśmy żadnego podcastu, bo powiem wam, że jesteśmy do tyłu. Zobaczymy, czy nam się uda coś nagrać. Mam fajny temat, ale jakoś z tymi podcastami ostatnio nam nie po drodze, powiem wam, ciągle coś. No, jeszcze sprzątaliśmy tam w mieszkaniach i w domu przed świętami, wiecie, i to, i śmo, i owo, że wiecie, że jakieś eventy były, także no nie wyrobiliśmy się z nagrywaniem niestety. Dobra, chowam tutaj cały ten zestaw, umyłam sobie ten... Powiem wam, że póki co wygląda na bardzo ciemno. Zobaczymy, czy to faktycznie będzie jasny brąz. Jakoś nie wierzę w ten jasny brąz do końca. Produkt wegański. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się uda. Pół godzinki jestem, Kamila, wiesz? Pokazywałam, co kupiłam w Rossmanie, więc możesz sobie później przewinąć. Dla mnie to przekroczenie jakichkolwiek granic. Niektórzy lekarze nie powinni być na tym miejscu. Tak. A ja prywatnie się zapisałam, widzicie? Zapisałam się prywatnie i co z tego? I tak mnie nie przyjęli, jeszcze brzydkość zachowali. Dużo nas, mało kciuków w górę. Halo, kciuki. Dziękuję, Sandy, za pamięć. 500 osób! Wow! Dużo osób. Także posiedzę sobie chwilkę w tej hennie. A! Właśnie, perfumy. Zawsze tu przede mną leżą perfumy. I dzisiaj mam ochotę na te drugie. A gdzie ja je mam? Mam tutaj na zawsze na biurku dwa flakony z Avonu. I dzisiaj ten Rebel użyję. I to jest taki niepowtarzalny zapach. W ogóle niedługo wam nagram o nowych zapachach. Get ready. Będzie. Nie te oczywiście. Ale ten zapach zamówiłam za waszym po oglądaniu katalogu i naprawdę mi ten zapach się bardzo podoba. On ma w sobie coś słodkiego, ma trochę takiego też kokosowego i jest bardzo nietypowy. Rebel z Avonu. Także na weekend majowy. Oj, na pewno będziemy i na działce, i też chcemy, my wyjeżdżamy akurat trochę po majówce, także zobaczycie wszystko na vlogach. Także będzie się działo. Także te perfumy użyłam jak coś. Teraz zmyję tą hennę, jeszcze chwilkę. Zapiszę live'a, oczywiście, zapiszę live'a, możecie sobie później do tego wrócić. Tu mi jakieś włosy sterczą pojedyncze, bo odrastały mi. Tak, tu macie link do tych perfum. Ostatnio zauważam, że ludzie stali się okropnie wredni i roszczeniowi, więc nie dziwi mnie nawet, że starszy człowiek splunął. Co się dzieje z naszym społeczeństwem? Zauważyłam to samo, moja przyjaciółka mówi to samo, że ludzie stali się bardzo, bardzo wredni i roszczeniowi. Dokładnie to samo mi powiedziała, że też zauważyła, że są niemili, że ludzie się brzydko odnoszą, bez kultury. Też nie wiem, z czego to wynika. Czy ludzie są wkurzeni sytuacją polityczną, międzynarodową, wszystko ich przytłacza, wzrost cen, był COVID, siedzieliśmy zamknięci, dużo osób ma ciężką sytuację. Nie wiem, z czego to wynika, ale ludzie są po prostu paskudni ostatnio. Dla siebie, dla innych, zauważyłam też taką dużą wrogość ogólnie. I chyba jest taki trend, że każdy sobie. O Jezu, nie, ja nie śledzę dram Wartęga, Boxdel i Nitro. Nie śledzę, to jest too much dla mnie. Te wszystkie dramy internetowe to jest too much. Ludzie stracili hamulce. Może i tak, może to są hamulce, może to jest kwestia dobrego wychowania, nie wiem. Pracuję w handlu, wczoraj klient wyszedł i rzucił towarem w moim sklepie. Bo czego nie miałaś? Tak, ludzie się wyzywają nawet w sklepach. Zgadzam się, byłam też świadkiem kilka razy wyzywania w sklepach. Tak. Chociaż powiem wam, że przed świętami, kiedy byłam na zakupach przed świętami? W czwartek chyba? Czy w środę? W czwartek.
czwartek jakoś tak koło 15 w Biedronce byłam na zakupy, to powiem Wam, że było miło. Mimo, że była ogromna kolejka, to staliśmy w tej kolejce, jakoś tak się gadało i jakoś tak było w miarę, ale tak, są ludzie. Na mnie się kiedyś facet wydarł, bo niby stanęłam na jego miejscu, w sensie w kolejce, bo on sobie poszedł i nie stał jego koszyk przede mną czy coś, on sobie ten koszyk gdzieś w ogóle dał, wiecie, gdzieś z boku stał. On mówi, że on tu stał i ja mówię, że ja nie wiedziałam, że on tu stał, nikt mi tego nie powiedział. To trzeba było pytać, a ja mówię, ale kogo miałam pytać, jak tu nikogo nie było? Mnie! A ja mówię, ale skąd ja wiedziałam, że pan tutaj stoi? I taki niemiły tak się darł. Ja mówię, proszę, proszę, pan idzie przodem, bardzo proszę, ja zawsze w drugą stronę, że jestem strasznie miła. Strasznie jestem miła. Proszę, proszę pana, proszę, niech pan idzie. I on wtedy tak się patrzy, bo myśli, że będę się drzeć, ale strasznie są ludzie tacy, wiecie. Mentalność ludzi straszna. Strach być uprzejmym. Ja próbuję wprowadzić dobrą energię mimo beznadziejnego humoru. Staram się życzyć pani w sklepie miłego dnia. Widzę, że to dobro leci dalej. Boję się jeździć komunikacją, bo ludzie się przepychają, są agresywni. Boże, nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem. To mi się wydaje, że to się nałożyły wszystkie rzeczy. Plus ludzie się denerwują, bo jest dużo ludzi z Ukrainy i jest teraz już taka wrogość. Po tych 2 latach zauważyłam. Po prostu ludzie są jacyś tacy sfrustrowani. Starsi ludzie, no tak, starsi ludzie często są właśnie tacy. Wpychają się, szczególnie właśnie w jakieś kolejki, jakieś takie przepychanki, jakieś takie. Na przykład, nie wiem, facet się wepchnął w kolejkę i wszyscy go wpuścili, jak ja byłam i mówił, dobra, tam miał 2 rzeczy, mówił, to niech pan idzie, bo my mamy całe wózki. I spoko zapytał, wepchnął się trochę, ale tak w sumie się trochę zapytał. No dobra, wszyscy by przepuścili. Nie, po co się kłócić, nie? Także, no, nie wiem, jakoś tak jest nieciekawie ostatnio, nie? Zauważyliście też to. Dobra, zmywamy sobie brewki. A nadmienię, że pracuję przy konferencjach biznesowych i język angielski. Mhm. Tak, zapiszę live. Miałam ostatnio sytuację, gdzie napisała do mnie kobieta, czy udzielę jej terapii online. O tak, najbardziej wkurza, gdy ktoś jest miła, druga osoba wkurzona. Klienci wyzywają przez telefon, nie płacą na czas albo w ogóle nie płacą i próbuję negocjować cenę, bo na przykład ktoś jest niepełnosprawny, mam firmę usługową. O. Najmilsi są młodzi ludzie, otwarci, wyrozumiali i empatyczni w komunikacji. Młodzi tak, ale młodzi jak są w grupach z kolei hałasują i mnie to denerwuje, że jak młodzi idą, to tak się drą czasami, tak jest, wiecie, no drą ryje, że tak powiem, no jakby to inaczej powiedzieć. Może jak byłam młodsza, też byłam bardziej hałaśliwa, później jak się jest starszym, to już chcesz mieć spokój, jaki ładny kolor wyszedł. Ale tak, ale bardziej przepuszczają, na pewno są tacy tam. Niestety ceny do góry, wojna, po drugiej stronie polityka, ludzi oszukuje, takie realia. No myślę, że wszystko ludzi wkurza, dokładnie. Moja siostra przyjechała do mnie z Warszawy na święta. Tyle było przykrych sytuacji na tej mojej wiosce, że była ogromnie zadowolona, że stąd ucieka. Właśnie dużo osób po tych świętach do mnie, no dużo znajomych mi mówiło, że słabe święta mieli w tym roku. Że rodzice ich wkurzali, dziadkowie ich wkurzali, że głupie teksty, że czepianie się, że jakieś takie głupie... Nie wiem, ogólnie jakaś taka właśnie wrogość i jakieś nieprzyjemności. Z czego to wynika? Nie mam pojęcia. Bardzo ładny kolor wyszedł. Jeszcze lepszy ten kolor jest właśnie niż ten ciemny brąz. Jasnym brązem to ja bym go nie nazwała. Właśnie ja bym go nazwała ciemny brąz. Fajny. Fajny, fajnie wygląda. Odkąd mam córeczkę, to ciągle słyszę niemiłe komentarze. Na święta usłyszałam, że niszczę dziecku dzieciństwo 14 miesięcy, bo nie chcę jej dać słodyczy. Smutno mi, bo słyszę takie rzeczy od rodziców. To trzeba w ogóle puszczać mimo uszu, takie dobre rady. Ty jesteś mamą, ty decydujesz. Taka prawda, koniec, nie ma gadki w ogóle. Dobra, utrwalę sobie, ciepło mi się zrobiło w ogóle tutaj przy tych lampach. Utrwalę sobie żelem. Najgorzej, jak się ludzie wpieprzają, nie? Ach, nie przejmuj się. I właśnie później się dziwią, że nie chcą młodzi przyjeżdżać. Po takich... Nie, nie używam balsamów EOS. W ogóle czy one jeszcze istnieją w sklepie? Dziewczyny, widziałyście? Nie. Nie ma ich, nie? Nie widziałam. Ja też nie pamiętam. Ja też pamiętam. Pamiętamy wszyscy. Pamiętam. I jeszcze jak byłam, słuchajcie, kiedy my byliśmy nad morzem, Lala miała 2 lata.
No z 5 lat temu jeszcze miałam z nimi współpracę. Pamiętasz taką linię wegańską? Pamiętam. Robiliśmy taką współpracę. Pojechałam na wakacje, miałam je ze sobą, coś tam nagrywaliśmy, pamiętam na tarasie te balsamy, no. Pamiętam, to była ostatnia nasza współpraca, z 5 lat temu. Później słuch zaginął. Wycofane są w Unii chyba. Właśnie co one miały, że oni wycofali? Nie spełniały naszych wymogów unijnych? Nie, nie mam pojęcia. Ja też nie wiem. W Rossmanu znikły, a były przecież w Rossmanach. Były w Rossmanach. Ciekawe jak w innych tych drogeriach, czy też znikły. Była ekscytacja na maksa. Przecież się, kiedyś się je ze Stanów przywoziło. Boże, przywieź mi EOS-a. Niektórzy mieli... Przepraszam, chwilka. Musiałam się na sekundę rozłączyć. Słychać mnie? Rozjechało czy nie? Bo dzwonili właśnie od dentysty, tylko od innego. Te osoby z USA, które pozywały... Co dziwne, w USA dalej są, u nas nie ma. Oni też tam mieli balsamy do ciała, pamiętacie? Były różne takie... Tak, wprowadzali później pielęgnację. Coś było, taka pianka do depilacji. Były też takie do rąk właśnie kremy. Tak, ale one nie nawilżały jakoś wybitnie. One w ogóle, te EOS, nie nawilżały tak wybitnie. To były takie po prostu sobie... Tak, nie były dobre. W sensie, no, takie były spoko, ale ten. A pamiętacie, kiedyś tak Carmex był hit najlepszy? Carmex. Tak, Carmex hejtują teraz. W ogóle hejtowane są teraz te mentolowe balsamy do łóż. Podobno one są właśnie najgorsze. Bo podobno na dłuższą metę wysuszają usta, więc wiecie, zmieniło się totalnie. Nie mogę znaleźć żadnego bezbarwnego żelu do brwi. Żadnego. O, mam. Wezmę sobie Next Glue. Tak, ten miętowy też lubiłam, miętowy EOS. Tak, bardzo przyjemnie się używało tego jajka. A pamiętacie EOS DIY? Jak się robiło? Jak w ogóle filmiki były na YouTubie? Jak zrobić EOS Oreo? Jak Oleska zrobiła czekoladowy kiedyś, że chyba stopiła czekoladę z tym. Pamiętam to, z wazeliną. Pamiętam to. Później właśnie, żeby EOS miał kolor. W ogóle to było, zobaczcie, jak moda przychodzi. Teraz są modne kubki Stanleya. Te takie metalowe. I to też jest kolejna moda, która przeminie. Zobaczcie, EOS-y były, wszyscy używali. Maliski wszyscy nosili. Właśnie o to wam mówiłam w tym, o tym wam mówiłam w tym filmie z Adidasami. Nie rozumiem tego fenomenu na tym kubek Stanleya. Przecież tym kubkiem można zabić człowieka. On no jest można. Ciężki. Ale kakus, wcześniej były modne te kubki duże, plastikowe. Ale jak to ma być wygodne, to jest ciężkie. No ale ten mój kubas, co kupiłam w litrowy, czy tam dwulitrowy w TK-u, to też był tak wielki, ja nie dałam go rady już nosić. W ogóle... 2 litry nosić przy sobie. Od razu ponad litr. Świetne. Ej, a słyszałyście ten sposób na ciepłą kawę? Nie. Że robisz sobie kawę, no, na wynos, właśnie w tym kubku metalowym i cały dzień nosisz i cały dzień ta kawa jest ciepła? Tak. To prawda. Że to jest podobno sposób matek. Ja w ogóle pierwszy słyszę. To trzyma zarówno i zimno, jak i ciepło. Rozumiesz, tak kawę nosisz? Czyli to jest termos ze słomką? Termos ze słomką, tak. To jest moda kolejna. Ale to jest ciężkie. No i dla ciebie delikatnej jest to ciężkie. Dla mnie jest problematyczne po prostu czyszczenie tej rurki. To prawda, ja jest niehigieniczna. Niehigieniczna jest, nie to prawda. Nie piłabym tego, bo bym nie umiała tego dobrze wyczyścić. Jak coś użyłam Next Glue, bardzo fajnie, zobaczcie jak spoko się te brwi zabarwiły, zobaczcie jak ładnie. O, gdzieś tutaj. Tu mi starczy jeden, jakbym to zlaminowała, ciekawe czy by się zlepiło, o. Starczą mi trochę. Zrobimy za rzęski. Co tu pisaliście? A ja ci dziękuję za film o Adidasach. Wyleczyłam się z chęci posiadania ich. A ja zostawiłam sobie specjale. Ja sobie zostawiłam specjale, wiecie co? Bo są wygodne. Naprawdę są wygodne. Drogie, ale dawno sobie nie kupowałam żadnych Adidasów takich droższych. Konwersy to jest ostatnie, co kupiłam. Ja sobie zostawiłam specjale. Właśnie myślałam, że ich nie zostawię. Ale zostawiłam. Kakus na temu są fajne szczoteczki do rurek. Ona nie pije przez słomkę. Ona się brzydzi słomek. Wypiłabym przez tą słomkę, ale po prostu codzienne czyszczenie tego by mnie doprowadziło do szału. O to mi chodzi. Nie mam cierpliwości, no. Staram się być bardzo tolerancyjna, pomagać, ale ilość Ukraińców mnie przeraża. Podejrzewam, że to jest tak jak kiedyś... Kiedyś ludzie masowo emigrowali do Anglii czy do Niemiec do pracy i tam było dużo Polaków i na pewno też nie byli pozytywnie postrzegani przez tamtejszych tubylców. To teraz jest u nas podobnie, jest taka niechęć, bo jest tych ludzi po prostu bardzo, bardzo dużo. I ludzie też są różni. To jest to, co mi kiedyś Nadia powiedziała, ta nasza znajoma, że
Że pamiętaj, że ludzie są różni, że przyjadą fajni ludzie i przyjadą niefajni ludzie. Tak jak wszędzie, tak jak u nas są fajni i niefajni, tak mówię kolokwialnie, nie? Kulturalni, niekulturalni, tacy i śmacy. To tak samo możecie się z różnymi ludźmi spotkać. Znam też sytuację, w rodzinie mam, gdzie zostali ludzie oszukani podczas pomocy. No, ludzie wtedy się bardzo zrażają, ale są ludzie różni, także... A tylko taka różnica, że Polacy w Anglii jechali do pracy i nie dostawali zasiłków darmowych mieszkań, darmowej komunikacji miejskiej. Tak, bo w Polsce nie było wojny. I ludzie jechali do pracy, ale też Polacy sobie zyskali złą sławę przez to, że też łobuzowali faceci, były złodziejskie jakieś szajki i tak dalej. I też sobie zyskali złą sławę. I Polacy, ci, którzy zostali, moja siostra mieszka w UK, też musiała sobie jakby... zyskać szacunek Szkotów z osiedla, gdzie mieszka na stałe, kupili dom i wiecie, i pracują, jej facet tam jest 15 lat, ona tam jest 10 lat, on już więcej niż 15, on będzie prawie 20 lat tam w Szkocji, już mieszka. I to jest, i przez to, że jakby oni tam zostali na stałe, to musieli jakby sobie trochę zasłużyć na to, na ten szacunek, chociaż wiecie, powinno się szanować każdego. Ale udowodnić tym właśnie tubylcom, mieszkańcom, że są w porządku, tak, że nie są takim stereotypowym Polakiem, złym stereotypem. A stereotypy są właśnie raczej złe. Także, także wiecie, także i tak źle, i tak niedobrze. No, staram się nie oceniać ludzi. Staram się nie oceniać, ludzie są na pewno zmęczeni. Oddałam ubrania praktycznie nowe dla Ukrainy i dziewczyna zapyta, czemu nie ma nic oryginalnego. No takie rzeczy też się właśnie słyszy. Takie rzeczy też się słyszy, że jakieś wybrzydzanie i tak dalej. Tak jak mówię, przyjeżdżają różne osoby. Przyjeżdżają w tym momencie już, myślę, że nie wiem, czy dalej przyjeżdżają z tych obwodów, tych takich bardzo wschodnich. Nie wiem, nie znam się na tym. Teraz wiem, że bardzo mało pomocy jest dla Ukrainy. Teraz brat mojej przyjaciółki pojechał tam na misję. Właśnie do Kijowa, tam na stałe już, właśnie do tych fundacji wszystkich, które pomagają, rozliczają i tak dalej im tą pomoc i powiedział, że już bardzo dużo teraz, bardzo wstrzymali pomoc dla Ukrainy, wszystkie kraje zachodnie, bo wszystko idzie już teraz do Gazy. Więc no, ciężko. Kwestie te są bardzo, bardzo ciężkie i myślę, że to też bardzo frustruje Polaków i dlatego też narasta taka niechęć społeczna, takie niezadowolenie, a jakieś takie właśnie podziały, takie stereotypy też się rodzą. Nie mówię, że wszyscy są dobrzy, nie mówię, że wszyscy są źli, prawda? Też się spotkałam z niewdzięcznością z ich strony, ale też spotkałam się z dużą wdzięcznością przy pomocy. Jakie zostawiłam? Specjale, czekaj, speciale. A ktoś powiedział, że ma mówić specjal, zaskakus powie po niemiecku, ja nie wiem jak powiem. Specjal, bo jeżeli ja źle powiedziałam, specjal. O te mam na nogach, zostawiłam je sobie, bo są wygodne, kurde, powiem wam, że dawno nie miałam. Wiecie też dlaczego? Ja mam duży rozmiar i przy konwersach, czy przy jakichś takich większych butach, które były modne jakiś czas temu, te moje nogi się wydawały jeszcze większe, a w tych, mimo wszystko, mimo że są takie podłużne, moje nogi wydają się mniejsze. No, dlatego też sobie je zostawiłam. I są naprawdę wygodne i mnie nie obtarły, także ja sobie myślałam, że ich nie zostawię, przyrzekam wam. Mówię, nie, no buty za taką kasę i w ogóle. Ale założyłam je na stopy, pochodziłam, nic mnie nie obtarło. A wiecie, ja mam haluksy i te są fajne, bo są żłobione w przeciwieństwie do samby. Wansów na mnie, Aniu, nie ma. Testowałam wansy, nie ma na mnie rozmiaru damskiego. Musiałabym męskie są z kolei szerokie. Nie ma na mnie wansów. Wans nie zrobił mojego rozmiaru. Także wiecie. Kakus, tak? Powiedz jak się czyta Adidas Special. Po niemiecku. Po niemiecku, tak jak się powinno czytać. Nie wiem. Specja? No tak jak mówią cara. Nareszcie. Specjal. No właśnie, powiecie, że nie powinno się mówić cara, tylko cara. No, cara. I powinno się mówić berska, a nie berszka. To jest cara. Co to w ogóle? Po hiszpańsku cara się powinno. Douglas po niemiecku. No jeżeli chcemy się trzymać, ludzie mówią, dlaczego ja mówię cos, a nie kos. No to nie, HM to też nie powinniśmy czytać H&M tak. Albo HM. W każdym kraju się przyjmuje inaczej. Oni mówią cara, oni mówią Douglas,
Douglasu nie mówię. Tak, Douglas się mówi po niemiecku. Powinno się mówić Douglas. No ale wyobraźcie sobie mówić u nas Douglas. No, idę do Douglasa. Idę do Douglasa. No Darek tak mówi, bo wiecie, bo w Holandii to Douglas całe życie. Dobra, Betty, robimy rzęsy. Haha! Czy jesteś podekscytowana? Bardzo. Betty się boi. Dobra, mamy tutaj zestaw do rzęs. Ten zestaw z kolei mamy z Isany, czarne. I będziemy działać. Czekaj, tylko wymieszam tutaj w sumie ten. Będzie jak u kosmetyczki. Douglas. Douglas. Mamy tu nawet, słuchajcie, osłonki. A dali szczoteczkę? Tak, szczoteczka jest, wszystko jest. Tak samo jak Levi's Levi's, no. A na co to się przykleja? To się nie przykleja, tylko to się podkłada. To wiecie, co ja zrobię? Ja zrobię tak. Na button sneakers mówię sneakers. No, tak no można. Tak, tak. No tak się powinno mówić, skoro po niemiecku. Albo Mars. Powinniśmy mówić na baton, nie? Wiadomo, że wszystko spolszczamy. I pytałam się ludzi z HM-u, jak się powinno mówić, bo w HM-ie zapytałam, bo kiedyś mówiłam HM, a ktoś tam mi mówił, że powinno się mówić handem, nie? Czy tam H&M. A oni mówią, nie no, wszyscy w Polsce mówimy HM. Jak mi powiedzieli tak w HM-ie, to mówię HM. A albo C und A. C und A się powinno mówić, bo to niemiecko. Mówią, to jest niemieckie, C und A. Tak. C und A. C und A. Także nakładam moje Beautify pod oko, moje płatki. Rozrabiamy hennę. Tylko czekajcie, gdzie ja mam ją rozrobić? Nie mam tutaj miseczki. Nie, słuchajcie, Isana nie dodała miseczki. Musimy ukraść. Mówiła CIA. No. Rozrobię tutaj. I jaki mamy przepis? Uwaga. IKEA, tak. No, IKEA. Tu mamy, słuchajcie, ten nie dali na opakowaniu. Stópki jeden równomiernie... Co? Przed koloryzacją, dobra, no te płatki, okej. Okay. Czekajcie, bo mamy lash color i mamy farbę. No to jak mamy to wymieszać? Żel koloryzujący, krok pierwszy. Stópki równomiernie rozprowadzić na dołączonej szczoteczce do rzęs i nałożyć do... Co? Mamy to nałożyć, tak, mamy tego nie mieszać. To mamy rozprowadzić na 2 minuty. Stópki. Bezpośrednio to jest pokazane, że mamy ten, jakby jak pastę nałożyć. Później użyj patyczka, aby pobrać z buteleczki wystarczającą ilość żelu aktywującego i nałóż na brwi rzęsę. I na 2 minuty. Czyli to na 2 minuty i to na 2 minuty. Dziwnie, nie? Nie mieszamy nic. Proces koloryzacji. Nadmiar żelu aktywującego po 2 minutach usunąć ostrożnie za pomocą wacika. Proces koloryzacji kończy się dopiero po całkowitym wyschnięciu włosków. Do tego czasu należy unikać czesania i pocierania włosków, aby nie uszkodzić świeżego koloru. No i tam zmyć, jeżeli się na oczy dostanie. Później, po 2 minutach. Jeżeli wynik koloryzacji nie jest wystarczający, można powtórzyć koloryzację. Ponowna koloryzacja jest konieczna dopiero po 3-6 tygodniach. W zależności od tego, jak czyścimy twarz. To jest szok, że najpierw... Słuchajcie, widzicie tak henna, żeby robić? Dobra. Czyli Betty, najpierw podkładam sobie podkładki, które tutaj zamieścili. O. Będziesz mi czytała później komentarze i będziemy gadać, ale to... Dobra. Najpierw podkładki sobie dam pod samo... O, widzicie? Widać rzęsy. A, bo ty musisz mieć zamknięte oczy. Tak, ja muszę mieć, bo tak to bym sobie sama zrobiła, ale muszę mieć zamknięte oczy. Dlatego dam pod spód te mokre, żeby to się fajnie przykleiło. O, i teraz musisz mi nałożyć na szczoteczkę... Tą farbkę, pastę. Tą, tak? Ja jeszcze tutaj dam instrukcję, żeś tak. Pastę nakładasz na szczoteczkę do rzęs. I rozprowadzasz mi na rzęsach. O kurde, to leci. To jest takie coś. Patrz, jaki glutek. Nie, no to ja się nie wypowiadam na takie tematy, bo to jest po prostu wszystko ściema. Żadne zdjęcia tego typu. Nawet sobie nie żartuj w ten sposób. Także... Lecimy. Nie wiem, jak do tego nałożyć. Wow, o tak lecimy. No, ja czuję, no. Nie ma wyjścia. Czekaj, staram się to równomiernie. Nie wiem, Olimpia, o co chodzi z tytanów? Chodzi ci o coś do... O manicurę. Okej, okay, nałożyłaś? No, nie wiem. Dobra, to teraz znikam. Betty wam będzie czytała, albo Kakus będzie czytała pytania. I na 2 minuty nakładamy kolor. Tak ci, czy ci się odchylić? Okej.
Może ci niewygodnie tym dosywać mniejszą może. Co to jest o tyle, że tego nie widać. Tak, manikur tytanowy, kiedy jakiś film. O, tytanowego na razie nie robię, słuchajcie. Tytanowy jest fajny, ale ciężko się go ściąga. To jest minus tytanów. Że niestety tam jest ten proszek akrylowy, który no ciężko bardzo nawet frezarkę usunąć. I ciężko uzyskać taką nie lubię topów tytanowym. Tak ogólnie metoda jest świetna, bo nie trzeba lampy, nie trzeba tego jakoś poziomować, ale jest tam bardzo dużo piłowania ręcznego na pewno. Ale jest film na kanale. Jest film, o Jezu, jest nie jeden. Chyba nawet jest jak ściągałam je. Nie, już nie pamiętam, ale był nie jeden był film właśnie z tytanami. Tak, był chyba jak ściągałaś. Z Primarka są super, a to już słyszałam od paru osób. Kurczę, muszę jechać do Primarka, w ogóle nie mam kiedy, ale autentycznie jechać do Primara, dziewczyny. Bo tam jest taka torba travel size, potrzebuję. Kurczę, potrzebujesz tą torbę? No. To weźcie mi jaka. Do kosiora i nie mam torby, bo mi się porwała za uszy, co mi kiedyś dałaś. O. I właśnie bym sobie taką kupiła. Ale to jest przyjemne, mogę tak siedzieć. Chciałabyś zostać kosmetyczką albo kosmetologiem? Dobra, no chyba nie wiem, zobaczymy. Możesz mi więcej nawalić, jak coś mi to nie przeszkadza. Dobra, to może jeszcze dołożymy. Możesz jakimś innym, weź sobie jakiś pędzelek, jak chcesz po prostu. Wiesz co, to jest o tyle dziwne, że tego nie widać. Bo ta szczotka jest duża, nie? Tu są czyste? Tak. Tam w tym masz same czyste. Okay. Tak, usczytaj komentarze, jeżeli jakieś są, a jak nie... Ale no, przeczytam Agnieszka, twój komentarz. Karolina, widzę, że jesteś dobry człowiek i przemiły. To Karol do ciebie. O, dziękuję, że jestem przemiła. Czym farbujesz brwi? Przed chwilą farbowałyśmy Delią. Henną z Deli. Także jak sobie przewiniesz tego live'a, to zobaczysz, jak to wyszło i naprawdę spoko uważam. Czy każde twoje wyjście do galerii, chociażby nawet do Rossmana, wiąże się z tym, że zaczepiają cię fani? Nie. Nie zaczepiają mnie cały czas. To już minęły te czasy, kiedy ludzie latają za youtuberami. Ale owszem, patrzą się. Lampią się. Lampią, jak to powiedziała Kakus. Patrzą się, tak. Patrzą się ludzie, nie to, że zaczepiają. Zależy też, gdzie jestem. Czyli co, niewygodnie się to na no dobra, no chyba... Co, ludzie się wkurzają, tak? Ludzie się wkurzają. To dwie minuty, tak? Tak, możesz od teraz dwie minuty liczyć, bo to może nawet mocniej zapać. Ja wiem, że ludzie się wkurzają, bo wiem, bo rozmawiam ze znajomymi też. Ludzie się wkurzają. Pani poruszyła temat, że mówią do ciebie po ukraińsku i zaskoczeni. Że nie odpowiadasz po ukraińsku. Czy mówi do nich po polsku? Ja też powiem wam szczerze, że odpowiadam do nich po polsku i udaję, że nie rozumiem. Choć rozumiem, bo już mam przez dwie minuty. Ja, za dużo niemiłych sytuacji. Ja też odpowiadam po polsku. Jak ktoś mi mówi... Moim po... obowiązkiem nie jest znać język ukraiński. My mamy tutaj w biurze dużo ludzi z Ukrainy. Teraz się parę firm wyniosło, ale mamy dużo firm tutaj właśnie u nas. Firmy są z Ukrainy i mówią po ukraińsku do nas. Gdzie dziwię się, że nie mówię po angielsku, bo ogólnie u nas w biurze jest przyjęte, że takim językiem komunikacyjnym jest angielski, bo wszystkie komunikaty od z recepcji czy... jakieś takie, wiecie, co wiszą, są i po polsku, i po angielsku, więc dla nas to jest taki drugi język komunikacji, to jest angielski, bo dużo jest ludzi, wiecie, z zagranicy i tak dalej. Więc właśnie jak pojawiły się firmy ukraińskie, głównie firmy informatyczne, to wszyscy po ukraińsku walą, nie? I oni do mnie mówią, czy o psa pytają, to ja do nich odpowiadam po angielsku zawsze, po polsku albo po angielsku. I dziwię się, że odpowiadają po ukraińsku dalej. Dziwi mnie, że młodzi ludzie, nie? Że myślałam, że właśnie będą się komunikować po angielsku bardziej. Tym bardziej, że wydaje mi się, że mówią po angielsku. Ale to, no nie wiem. No mówię, nasz język komunikacji w biurze jest polski i angielski tutaj. Epilacja laserowa. Tak. Pytanie? Czy słyszałaś? Tak, tak. W ogóle źle mówimy, nie powinno się mówić depilacja laserowa, bo depilacja to jest wyrywanie włosa. A epilacja laserowa to jest właśnie to niszczenie włosa przez światło czy przez laser. Więc fachową nazwą jest epilacja. Idę jutro na epilację. Idę jutro na epilację, kochani, bo już dawno nie byłam i po epilacji od razu nakładam sobie sztuczną opalenie. Skończyć temat sytuacji Polska-Ukraina. Skończmy ten temat, apeluję. K-
Kakus, apeluję, żebyśmy już nie mówili Polska, Ukraina, bo się wszyscy odpalają, tak? Tak. To jest bardzo zapalny temat, też to zauważyłam i dużo ludzi narzeka. Po co się irytować? Tak. Jest jak jest. Sargi, rzęsy farbujemy Isaną. Tak, teraz rzęsy farbujemy Isaną i teraz nakładamy drugi krok, tak? O, taką. No i teraz nakładamy co? Aktywator. Jeszcze nie... O, dobra, minęło. A, bo ustawiałeś budzik. No. Wow. Epilacja boli. Czyli na to nakładamy? Tak. Nie, to chyba mieliśmy zdjąć to. To musisz doczytać. Czy epilacja boli? Tak, szczególnie pierwsze razy bolą, bo mamy dużo włosków. Później jak już czasem wypadają, to już nie jest to tak bolesne. Dla mnie to jest wręcz przyjemny ból, bo cieszę się, że te włoski się spalają i że wiecie, i że sobie idą out. Także dla mnie to jest takie satysfakcjonujące, ale początki były strasznie bolesne. Suchym wacikiem usuń nadmiar żelu koloryzującego. Czy ty, Maxi, będziesz na live testować, czy oddzielny film? Oddzielny film. Następnie pozostaw... Znowu pozostaw? To dziwne. A dlaczego mamy teraz zmyć ten żel, żeby nałożyć ten? To jest bardzo dziwne. Pozostawiam to dobrze, przeczytajcie. Aby obie strony były jednakowe, ważne jest, aby czas oddziaływania był taki sam. Suchym wacikiem usuń nadmiar żelu koloryzującego, krok 1. I potem następnie pozostaw do wyschnięcia na 2 minuty. Potem użyj patyczka, aby pobrać z buteleczki wystarczającą. Znowu 2 minuty. To jest bardzo dziwne, że my mamy najpierw zmyć to, żeby zaraz nałożyć aktywator. To jest strasznie dziwny proces. Właśnie, pogadajmy o pogodzie. To łączy ludzi. Zgadzam się. O pogodzie. Ponarzekajmy na pogodę. Dziwny ten proces, nie? Koniec tematu, kochani. Kakus mówi koniec tematu, słuchajcie. Zarządziła. Troszkę to szczypie w kącikach, ale tak delikatnie. Wiesz co, bo trochę ci ten... Nie, no spoko, wiesz, zawsze trochę wejdzie, ale tak... mi kiedyś pani od kosmetyczka powiedziała, że moje oczy się nie domykają. Jak mi robiła henne. Pani oczy się nie domykają. Jak Flafa? O Jezu, Flafa jest cudna. Wczoraj ją kąpałam. Nie, no chyba git. Wczoraj ją kąpałam i wygląda jak zmokła kura, zawinałam ją później w koc. W taki, wiecie, w taki pluszowy i siedziała taka zawinięta w kocu po tej kąpieli. Cudna jest po prostu, bardzo fajnie. Wybawiła się na działce. Pozytywny komentarz odnośnie świec. O! Dziękujemy. Jaki komentarz o świece? A jaką kupiłaś świecę, czy kupiłeś? Włosk Palili Golden Zest, a wczoraj Rebel Essence. Mhm. Bardzo fajne. Cieszę się. Słuchajcie, w czwartek, czyli jutro wchodzi, jutro powinien, albo w piątek, zobaczymy. Jutro, no. Wejdzie nowy zapach, bardzo słodki, karmelowy, taki jak lubicie, taki ulep słodki, to Wam się spodoba. Piękny zapach, taki elegancki. Wczoraj też, muszę Wam zdradzić, wymyślałam nazwy, bardzo ciężko, bo sobie jeszcze googlowałam, żeby się nie powtarzały. To jest takie wkurzające, że wiecie, coś mówię, o, mam świetny pomysł na nazwę, po czym wbijam i coś podobnego się znajduje. Więc googlowałam. Żeby właśnie, no, żeby się nie powtarzało i wymyślałam nazwy do 4 nowych zapachów, bardzo wakacyjnych, bardzo świeżych, bardzo owocowych, ale takich, wiecie, nie takich, takich Wam mówiłam, jabłko to jabłko, wiśnia to wiśnia, nie wiem, malina to malina, tylko to będą takie zapachy bardzo bogate, takie złożone, więc coś pięknego. Są takie zapachy uzależniające niektóre. Beti, nakładamy to? Jeszcze nie minęło. A czekaj, czekamy 2 minuty teraz? Tak, teraz żeby wyschnęło. Jezu, to potem słuchajcie... nakładamy na 2 minuty. No. I ostrożnie usunąć za pomocą wilgotnego wacika. No i dopiero efekt jest, jak one wyschną. Jejku, co to w ogóle, powiem Wam, bardzo dziwny proces. Niby ma się do 6 tygodni trzymać. Nie. Tylko może ja, jak będzie się na te 2 minuty trzymać, to ja wodą pójdę, to zmoczę. Wiesz co, już wyschło. No, ale są sztywniejsze. 10 sekund, poczekajmy. Są sztywniejsze, wiecie? Czuję tak, jakby były pomalowane. Fajnie. No nadmiar, no starałam się nadmiar. Dobrze, nie no, spoko, słuchaj. To jest jedyne, co mi tu przeszkadza, to, że nie widać tego, jak się to nakłada. Rozumiem. No znaczy, może ten aktywator będzie widać. Jest, jak mnie swędzą nogi. Dobra. Tak mi pogryzły jakieś robaki, jakieś te, jakieś komary. No, ale nie śmierdzi. Co, śmierdzi? Właśnie nie śmierdzi. To pokaż właśnie aktywator, masz umoczyć wacik, tak? Tak, poczekaj, to jest patyczek. Aktywator, kochani. Don't mind my odorost. Ale poznam się dopiero za... Czy, dlaczego pani nie ma rękawiczek założonych? Co mi swoich tu, kochani. Dokładnie. Ostatnio, wiecie co mi się wyświetliło? Gdzieś jakaś dziewczyna poszła na pazy w Afryce, w jakimś państwie, już nie pamiętam gdzie. Jezu, jak oni tam siedzieli na ziemi. I ta dziewczyna miała jakąś lampę i to wszystko było tak, no ja nie mówię, że higieniczne, to w ogóle nie było higieniczne. Jakimś tam pilnikiem, wiecie, takim już zużytym coś tam piłowała.
Jezu, jak ja to zobaczyłam, mówię, Boże, a u nas piszą, że właśnie, nie wiem, że coś tam niehigieniczne, ja mówię, Boże. To się robi czarne. Tak? Co dziś na obiad? Co dziś na obiad? Pytają się. A, nas, wiecie co, właśnie mówiłam do Kakusa, że nie mam obiadu, że jak coś to zjadałbym jakąś zupę, jeszcze nie ten. W cateringu mi przyszły mielone, więc zostawiłam dla Darka. Jak przychodzi wersja mięsna, to ja mu zostawiam. I sobie, wiecie, i się dzielimy. I ja sobie widzicie wtedy coś... to? Co się bliżę wam. Patrzcie, czarne oko. A wiecie co, ja mam ochotę na sajgonki. Na sajgonki? O matko, nie, ja nie mam ochoty na żadne azjatyckie. To chcę, żeby to ci na około zaraz czarne wszystko nie było. Dobra, no zmyśl. To jest pokłosie przejedzenia jarzynową jajkami. Tak, za dużo było sałatki jarzynowej. Jajek. I żurku, o Jezu. Ale my wczoraj jedliśmy azjatyckie, wiesz, ja mam ochotę po prostu na jakąś zwykłą zupę, nie wiem, na ogórkową. Tak, ja mówię wam, że to jedzenie świąteczne jest mdłe dla mnie. Te żurki, to wszystko, te białe barszcze, wszystko ja, jest takie... Ja bym nie powiedziała. Ja uważam, że to jedzenie jest mdłe, bo jest dużo jajek, jajka są ogólnie mdłe. No wiadomo, tam dodasz, czy to jest, nie wiem, makrele, czy jakieś tam inne, ale to wszystko jest dla mnie dosyć mdłe. Ja zdecydowanie wolę jedzenie bożonarodzeniowe. No i co, jest czarne, Betty? Bo ja się nie no, widzę. O, masz smoky eye. Dobra, zobaczymy. Trochę. A ty zmoczyłaś? Nie. To masz mokrą. Dobra, czekajcie, ustaję 2 minuty, bo to zaraz tak będzie. No właśnie, tam. Słuchajcie, co to ale będzie. Między innymi w czasie to zobaczymy trochę. Zmyjemy z tej powieki. Dziwne. Powiem wam, jest tu dziwne. W ogóle samemu nie ma opcji tego zrobić, nie? Musi nie. Wam ktoś to zrobić. Bo czasami są takie henny gęste, gdzie możecie sobie właśnie wczesać, posiedzieć i nie wiem, moja mama na przykład sobie sama nakłada. Ale myślę, że w takiej metodzie, gdzie mamy i ten aktywator osobno, i ten kolor osobno, którego nie widać, to raczej... Już czytam, bo jest Kakus, nie czytasz, czytam. Przepraszam, musiałam wyjść, słuchajcie. Kakus bo... wychodzi, jak telefon jest. Pan Kacper dentysta dzwonił. O, twój kolega pan. Tak. Betty, daj mi łyka kawki. Już no, tej... Gdzie masz, a tu masz. Tu mam. O. Dziękuję ci, kochana. O, tutaj widzę waga, ktoś się waży, ktoś się nie waży. Nie można się obsesyjnie ważyć. Nie można dziewczyny się obsesyjnie ważyć, a i chłopaki, absolutnie. Nie polecam wam. Można wpaść w obsesję, w kontrolę. Nie, 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 nie. Czy byłabyś w stanie oddać życie za córkę lub za męża? No, na pewno. Wiecie co? Betty, widzę, że wątpisz swoje, swoje dzieło. Nie, nie, nie sugerujcie się mną. Wiecie co, ja idę zmyć. Wiecie co, to Betty już wychodzi. To ja wiecie co, to ja już idę do domu. Wiecie co, na żądanie. Czekajcie chwilkę, bo znowu doktor Kacper. Muszę wodą zmoczyć. Nie wierzę, że ciągle do ciebie dzwonią. Będzie 20 sekund. Dziewczyny mnie zostawiły, słuchajcie, nic was nie widzę, co piszecie. Nie słyszę. Szkoda, że właśnie mi AI nie czyta waszych komentarzy, to byłoby łatwiej. I teraz siedzę tu sama w pokoju. Trochę mnie zaczęło piec w ogóle, więc nie wiem, tutaj Betty ma to zmyć i chyba pozostawić to do wyschnięcia. Jakoś tak to zrozumiałam. Dziwna bardzo metoda tej henny. Wydaje mi się, że już kiedy... A, że jak robiliśmy tego sajosa na brwi, to było podobnie. Że nakładało się właśnie... O, tu coś dzwoni. A, to ten budzik dzwoni. O Jezu, ri, 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 ri. Już kochani, już włączę. Wie pani co, jest pani nieprofesjonalna, zostawia pani pacjentkę. Proszę pani, proszę pani, zapisała się pani na ostatni moment. Wiesz, jak się na ostatni moment, to powinna pani podwójnie policzyć. Tak jak u tego fryzjera z TikToka. Ja liczę w euro, tak? Oho, się zaraz nie wypłaca. Chyba można co zdjąć, nie? Tak, ściągaj. Ściągaj całe, wszystko. Plus. No coś tam. Jestem, kochani, przepraszam. Dobrze, że jesteś, Kakus. Mówiłam właśnie widzom, że zostawiłam sama, nic nie widzę, nic nie słyszę. Tylko budzik. Przepraszam, ale... Tu dzwoni. Nie, nie, ktoś ma problemy z zębami. Nie jest dobrze. Ja mam problemy zdrowotne, jestem na diecie dietetyczne. No czytaj na głos, a nie? Nie, słuchajcie, proszę, nie o chorobach. Na mnie to już wpływa negatywnie. Nie piszcie o chorobach, bo Kakus się triggeruje. I o to bardzo negatywnie wpływa. Ja jestem hipochondrykiem. Tak, jak ktoś jest właśnie myśli nadmiarze o chorobach i jest hipochondrykiem, to nie dla niego to. Czy ty nie miałaś mi tego zostawić do wyschnięcia? Nie, miałam ci to zdjąć.
Już 2 minuty minęły. Weź jeszcze sobie. Jak czarno. To teraz ma wyschnąć. A to teraz, to jest sama woda? No. Oj, zobacz mi oczy. Słuchajcie, aż mi światło razi. To miało być. Nie jest ciężko na rzęsach. Użyj patyczka, pobrać z buteleczki. Nadmiar żelu. Aktywującego po 2 minutach usunąć ostrożnie za pomocą wilgotnego wacika. No, no to usunęliśmy, no. I co teraz? No i teraz proces koloryzacji kończy się dopiero po całkowitym wyschnięciu włosków. Do tego czasu należy unikać czesania, pocierania, aby nie uszkodzić świeżym kolorom. Dobra, to ja nie pocieram, tylko zmywam to, co mam na powiece. No i w razie, gdy ci nie pasuje, możesz to powtórzyć wszystko. Jezu, to powtarzanie to jest... Już sobie wyobrażam po prostu. Nie, ale coś tam? Złapało, tylko teraz muszę to zostawić. Złapało? No a nie? Ty ślepa, kakus. Ja... Ona dobrze nie spojrzała, już nie złapało. Widzicie, jaka ona jest hejterka? I my to mamy na co dzień, słuchajcie. My to mamy na co dzień z kakusem. No tak, jak ona by robiła, to by było świetnie. Jezu, kakus, jak ty byś mi to robiła, to by... Ja się nie nadaję do takiej roboty. Ja sobie tylko zetrę to tutaj. Czy będzie z kosmetyków Ella będzie? Tak, kochani, kupiłam i możesz sobie przewinąć live'ika, tam pokazywałam, co kupiłam. Sorry za ten budzik. Spoko. Złapało. Tylko teraz nie mogę z tym nic robić, aż tak, wyschnie. Nie ruchę, no, potem sobie doczyść. Ale i tak nie jest źle, myślałam, że... No, ja tutaj widzę efekt. Tutaj mi wiecie co, moja mama jak zawsze robiła henna, to mówiła, o, zrobię sobie tak jeszcze na linii, ten, żeby była taka ala kreska. No, to ty masz sporaną kreskę. Ja mam kreskę. Na szczęście ze skóry to powinno zejść. Tak, ze skóry to schodzi szybko. Mi się wydaje, że złapało. Mi też się tak wydaje. Co, kakus, nie widzisz, ale najbardziej jestem zadowolona z brwi. Brwi to jest jednak... Brwi są. Dobra, widzę was już. Kciuki do góry za te zabiegi na live, słuchajcie, dla Betty. Woo! Bardzo dziwna ta henna. Dziwne te, złapały... Bardzo tak. To się 2 etapy, ale dziwne etapy, bo trzeba to zmywać, trzeba to zostawić do wyschnięcia. Bardzo dziwne. Tak. Tylko jednorazowy tam daje. Ale robią te takie właśnie, robią te takie henny właśnie, ale to są takie, które działają na krótko, to są te tinty. One nie trzymają długo. To jednak trzeba potrzymać dłużej. Także chowam to do opakowania, ale jest to, powiem wam, dziwne. Brawo Betty za cierpliwość dla ciebie. Widzicie, jakie my rzeczy robimy w pracy? Niech ktoś powie, że nie mamy przyjemnej pracy. Uważam, że mamy przyjemną pracę. Trzeba mieć różne w domu. Trzeba mieć tak, Betty musi mieć i tu, i wiecie, i pójść, i załatwić, i zadzwonić, i zrobić hennę. I hennę nałożyć. I z dzieckiem chwilę posiedzieć jak trzeba. Ty, no było kiedyś, że chyba szliśmy na jakiś event i musiałeś zostać, tak, nie? Było, no. Z młodą, bo nie mieliśmy innego wyboru. Coś było, także to są takie, wiecie, w naszej pracy to jest wesoło. Ciągle się coś dzieje. Nudy nie ma, o tak. Dobra, sprzątnę te wszystkie waciki. Tu zostały jeszcze te podkładki, to je włożę do Isany. Nie wiem, dziwny ten system. Nie wiem, czy to było łatwe. Wydaje mi się, że dosyć to było skomplikowane. Sama może być nie nałożyła. Nie, sama bym nie nałożyła. I powiem wam jeszcze jedną rzecz, że ciekawostka, że bardzo mało było wyboru w ogóle w Rossmanie henny do rzęs. Wszystkie henny były do brwi. I było napisane, że do brwi. Może jest tutaj ktoś ze specjalistów i powiedzą mi, czy można stosować tę samą hennę do rzęs i do brwi, czy nie? Bo wiem, że tam są chyba inne aktywatory, ale nie chcę się wymądrzać, bo się nie znam na ten temat. Więc napiszcie proszę, czy można stosować tę samą hennę i tu. Wydaje mi się, że nie można, bo gdzieś coś czytałam właśnie, że jest jakaś różnica. Nie wiem, nie chciałabym sobie zrobić kuku. No ale henna, fajne rozwiązanie właśnie, te brwi inaczej od razu wyglądają. Właśnie moja Madzia zawsze, jak idzie na brwi, mówi, zobacz, mam zupełnie inne oko. Ja zgadzam się z tym, że szczególnie jak właśnie jest ciemniejsza oprawa oka, ja mam ciemniejsze włoski tutaj, ciemny taki blond, to inaczej to wygląda. O, dobra. Także golarki wam nie polecam z Isany. Nadal wam polecam moją. W sensie moją. Nie jest to moja produkcja, ale ta, którą używam do tej pory. Dotychczas. Jest efekt. Niech to jeszcze przeschnie, zanim to będę czesać, czy cokolwiek z tym robić. Nie wiem, czy mi się uda jeszcze usunąć te jakieś tutaj tą farbkę, co mi została, czy nie. Wodą mi cała, to mogę. No. Tak, ze skóry to zejdzie. Zejdzie, bo to wiecie, zasycha na wierzchu. Bo to dopiero się zaczęło pojawiać, jak nałożyłam tu drugie. Widzisz, i właśnie to samo była wtedy sytuacja, jak robiłam tu z tym Sajosem.
Też tak było, że zaczął barwić i dopiero się pojawił kolor. Dokładnie to samo było. Gdybym ja za pierwszym już widziała, że coś na tą powiekę poszło, to bym to zmyła. No, dziwne. No dobra, nie ma ten. Zobacz, już smazałam. Nie, no zaraz. I ja, jakbym sama sobie to zrobiła, to bym miała dodatkowo smoki jaj. Serum, krem na roztępy. Ogólnie ja nie jestem za tym, żeby roztępy jakoś strasznie na nich skupiać i je strasznie usuwać. Natomiast polecam na pewno szczotkowanie. To po pierwsze, szczotkowanie szczotką, na przykład masz u Lula Love szczotki, świetne. I oni też mają takie masło na roztępy. I ono właśnie, to się robi tak, że najpierw sobie szczotkujesz porządnie ciało, później się smarujesz tym masłem i to wzmacnia skórę i no i też niweluje widoczność, bardziej napina skórę. Natomiast z roztępami tak jest, że jeżeli chcesz z nimi walczyć, to najlepiej na świeżo, a nie, ja mam na przykład stare roztępy już tutaj przy piersiach, na brzuchu i z takimi to się dużo nie zrobi. Pierwsze roztępy w ogóle mi się zaczęły pojawiać, jak byłam nastolatką. Co ciekawe, jeszcze zafarbuję. Jak wiecie, jak nastolatki zaczynają tyć, właśnie jakoś tam liceum i te sprawy, to pierwsze roztępy mi się pojawiły, wtedy mama mi jakieś kremy na to kupiła, oczywiście te kremy nic nie pomogły. Ale pamiętam, że później mi się to wybledziło. Na początku były czerwone, jak popękała ta skóra. No mi się później roztępów narobiło, jak byłam w ciąży. Ale ja się nimi nie przejmuję. To są Tiger Stripes. Ja zawsze jak nałożę sobie później sztuczną paleniznę, to nie jest takie widoczne latem. Hejka Karo, ja w pracy zdalnej, ale najlepsze... Ale napiszę, że choć zaczęłam oglądać live'a od początku. Miłego dnia, dziękuję. Czy znam skuteczny sposób na czerwono-fioletowe cienie pod oczami? Niestety nie ma takiego sposobu. Jedynie możesz korygować korektorem, color correcting robić, żeby wizualnie jakby niwelować, ale nie ma możliwości się ich pozbyć. Czy ostrzykiwanie w gabinecie? Nie pozbędziesz się ich na stałe. To jest taka już niestety uroda. Wiem, że to nie jest fajne, ale tak już jest, takie zasinienia są genetyczne, najczęściej po rodzicach. Tak, Soraya Plantę już nie ma, niestety. Nie przechodziliśmy nową układkę po Warszawie. Niestety za duże tłumy, no. Ja nie. Nie. Zazdroszczę atmosfery w pracy, ja pracuję zdalnie, nie mam się z kim pośmiać. Dlatego dla mnie ważne jest to, żeby przyjść do pracy i właśnie z dziewczynami się zobaczyć, bo to jest zupełnie inna bajka już, jak się zobaczymy na żywo. Brawo Betty za cierpliwość teraz. Dobra, kochani, ja będę uciekać, bo jestem już... już 70 minut. Po tej golarce wyskoczyły mikrosty w miejscu golenia. Wiesz co? W takim razie musisz dobrze skórę oczyścić i przed i po. Jeżeli są krosty, znaczy, że dostały się jakieś bakterie, przemywaj golarkę alkoholem i przemywaj skórę najlepiej, nie wiem, tonikiem alkoholowym właśnie i dopiero później aplikuj kremy, bo możliwe, że masz tak wrażliwą skórę albo może właśnie coś, wiesz, golarka nie była czysta, nie wiem. Na pewno na skórę, gdzie nie ma kremu. Spróbuj. Tak, no, o Maxi. Maxi pozbyłaś cieni pod oczami, pijąc większej odpowiedniej ilości wody. To na pewno pomaga, jak skóra jest mniej przesuszona, mniej, wiecie, taka jest bardziej wypulchniona jakby, czy właśnie odpowiednia pielęgnacja, ale to nie jest coś, co możecie na stałe się pozbyć, tak na zawsze. Na pewno nawadnianie odpowiednie to zawsze super na cerę działa. Jak widzicie, moja skóra nie jest teraz nawodniona odpowiednio, więc wygląda jak wygląda. Tak, przez ostatni czas, no niestety, nie jest idealna. Nie, makijażu nie robię, makijaż sobie zostawiam na film, będę zaraz nagrywać film, bo już i tak z Wami siedzę długo, będę nagrywać zamiennik tego podkładu, czyli Double Wear, zobaczymy, czy faktyczny zamiennik. Także żegnam się, kochani, uciekam, bo już jestem z Wami tu długo, gadam i gadam. Widzimy się w kolejnym filmie, widzimy się na live, mam nadzieję, w piątek się uda. Może sobie coś wspólnie na live posprzątamy, zobaczę. Dziękuję Wam za wspólną hennę, dziękuję Wam za wspólny haul, za zakupy, linki będziecie mieć do wszystkiego na dole i widzimy się za jakiś czas. W przyszłym tygodniu będę na urlopie, więc się z Wami nie połączę, więc w piątek się widzimy. Tak, jak mam urlop, to mam urlop, słuchajcie. Ale uciekam. Buziaczki, miłego dnia, pamiętajcie o kciukach i dziękuję, że jesteście. Do zobaczenia.